Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Karczmy Ajantisa i dzisiaj, jak widzicie, coś troszeczkę innego. Dzisiaj temat nie związany z Diablo 3, ani z żadną z części Diablo, ale temat związany z inną, nową grą Blizzarda, czyli Hearthstone The Heroes of Warcraft. Gra ta znajduje się obecnie w fazie zamkniętej bety. Blizzard rozdaje klucze określonej tam ilości ludzi, no i akurat udało mi się, być może za pośrednictwem Vuluxara, zapewne za jego pośrednictwem, uzyskać taki kluczyk do tej wersji. Dzięki Vuluxar za pomoc, na pewno bardzo chętnie w tą grę pogram. I teraz chciałem wam przedstawić, czym jest Hearthstone. Być może już wiecie, o co chodzi w tej grze. Na zachodzie beta tej gry już od dłuższego czasu jest dostępna, więc możecie na YouTubie zobaczyć już całkiem profesjonalne filmiki z jakichś pojedynków, z walki i tak dalej. No ale jeżeli nie interesujecie się tym tematem, to może akurat uda mi się troszeczkę wyjaśnić wam, na czym polega Hearthstone i o co chodzi w tej grze. Otóż Hearthstone jest to taka komputerowa gra karciana. Może kiedyś słyszeliście o takiej grze jak Magic the Gathering. To jest taka gra karciana, w której gracz posiada pewną talię kart. To są karty, które symbolizują jakieś określone jednostki, potworki, ale również jakieś czary czy jakieś specjalne akcje. No i co każdą turę, bo gra polega na tym, że gramy na przemian, gracz zagrywa tymi kartami, może wykonać nimi jakieś działania czy coś takiego. Hearthstone jest bardzo podobną grą do Magic the Gathering, a być może nieco prostszą, ale trudno to określić. I polega ona właśnie na tym, że gracz posiada do swojej dyspozycji pewien zasób kart. I może te karty wykładać na stół, aby nimi zagrać. Wykonuje to wszystko w ramach swojej tury. Atakuje przeciwnika, dobiera te karty ewentualnie, atakuje nimi i tak dalej. I po wykonaniu swojej czynności, tych wszystkich swoich czynności, strony się zmieniają, czyli w kolejnej turze gra przeciwnik. I tak grają na przemian, a celem w grze jest zabicie bohatera. Każda z tych stron posiada swojego bohatera. Taki bohater ma 30 punktów życia, no i jeżeli punkty życia takiego bohatera spadną do zera, to taki bohater, taki gracz przegrywa. Może troszeczkę więcej szczegółów na temat tego Hearthstone'a, o co tak naprawdę chodzi w tej grze, tak już patrząc troszeczkę głębiej. W grze dostępne są, jak wspomniałem, karty. Tutaj mamy taką listę, widzicie, kart. Każda z tych kart posiada swoje statystyki. W lewym górnym rogu karta posiada informacje o swoim koszcie. W grze taką, powiedzmy, walutą podczas samej rozgrywki jest mana. Tej many możemy mieć na turę maksymalnie 10 punktów. Chodzi o to, że na początku startujemy z jednym punktem many, potem ta ilość many co każdą turę zwiększa się o 1, aż do maksymalnie 10 punktów. Każda karta posiada określony koszt many. Jak widzicie, tutaj akurat ta karta kosztuje 0, ale ta już kosztuje 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Niektóre karty są dużo droższe, na przykład 7 many, 8 many. I każda z tych kart posiada swoje własne statystyki. Jeśli chodzi o karty, to niektóre z tych kart są potworami. Są jakimiś, w grze zostało to określone jako stronnicy. No na przykład, wybierzmy sobie tutaj jakąś pierwszą z brzegu. Powiedzmy. Dzik szabloskalny. To jest stronnik w naszej grze, czyli jest to jednostka, którą wykładamy na stół i którą możemy potem atakować przeciwnika. Możemy atakować inne jednostki, innych stronników przeciwnika, albo możemy atakować bohatera. Każda taka jednostka posiada dwie cechy, które określają tą jednostkę, czyli atak, tutaj w lewym rogu, oraz w prawym rogu to jest ilość punktów życia. Możemy zadać przeciwnikowi obrażenia w wysokości tego ataku, no ale zadając obrażenia na przykład innej jednostce, ta jednostka nam oddaje, czyli zadaje obrażenia w wysokości swojego ataku, no i w ten sposób toczona jest walka. Ale mamy też inne statystyki, też inne karty. No powiedzmy, że mamy kartę, znajdźmy sobie tutaj jakąś, może tutaj. O, na przykład ta. Tajemne pociski. Wystrzel 3 pociski w losowych wrogów, zadając każdemu 1 punkt obrażeń. I to jest karta, która nie jest stronnikiem, nie jest to jednostka. Wykładamy ją na stół i ona automatycznie powoduje jakieś działanie. W tym przypadku zadajemy 3 losowym wrogom w grze, czy powiedzmy na stole, po 1 punkcie obrażeń. Koszt takiej karty to jest 1 punkt
many. No i w ten sposób działamy. W grze możemy przygotować swoje własne zestawy kart. Pyk. I proszę bardzo. I tu po prawej stronie widzicie zestaw kart, który ja sobie wybrałem. 30 kart. Te karty mogą się powtarzać i w czasie gry my możemy zagrywać tylko tymi kartami, które dodaliśmy do swojej talii. Czyli te, które są tutaj widoczne po prawej stronie. Oczywiście każda z tych kart może zostać przed walką usunięta i potem dodana jakakolwiek inna. Ale w ten sposób tworzymy swoje własne talie kart. To bardzo fajna rzecz. W grze odblokowujemy dodatkowe karty, bo tych kart widzicie jest tutaj dużo więcej. Możemy sobie wybierać dużą ilość spośród dużego zestawu kart, ale możemy ich tylko mieć 30 podczas gry. I teraz odblokowując jakieś, przypuszczam, że może achievementy czy coś takiego, będziemy otrzymywać kolejne karty. Te karty oczywiście możemy również nabyć, jeżeli zakupimy je w sklepie Blizzarda. Więc jest to sposób na to, żeby zwiększyć tą ilość kart w grze. Oprócz tego, to warto nadmienić, powiedzmy, że tu, w grze są bohaterowie, no bo jest to w końcu The Heroes of Warcraft, czyli możemy sobie wybrać jednego z kilku bohaterów. Wojownik, szaman, łotrzyk i tak dalej. I każda z tych osób, każda z tych postaci, oprócz dostępu do tych kart neutralnych, tych, do których dostęp mają wszystkie inne postacie, posiada również pewien swój określony zasób, pewną swoją grupę kart, która jest dostępna tylko dla nich. I na przykład mag. Tutaj widzicie karty, do których dostęp ma tylko mag. Żywiołak wody może być kartą zagraną tylko przez maga. Nie może na przykład zagrać go szaman czy paladyn. Więc w ten sposób musimy sobie wybrać nie tylko karty, którymi będziemy grali, ale również bohaterów, którymi będziemy toczyć nasze walki. Okej, to może tyle, jeśli chodzi o karty. Teraz kwestia rozgrywki. Na samym początku warto ukończyć trening. Trening polega na tym, że mamy na początku jedną postać, czyli naszego maga, no i wybieramy sobie walkę przeciwko któremukolwiek z tych kolejnych postaci. Żeby odblokować daną postać w taki sposób, żebyśmy mogli nią grać, to musimy ją najpierw pokonać podczas walki. Jak widzicie, ja tutaj pokonałem już wszystkich przeciwników, ale jeżeli nie pokonałbym ich, to byłby tutaj taki znaczek przy nich, że nie mogę ich wybrać, nie mogę nimi grać. No ale dobra, przejdźmy może do samej walki. Ja teraz tutaj uruchomię taką przykładową rozgrywkę z komputerem. Nie będziemy tutaj bawić się na razie z innymi graczami, bo zabralibyśmy im bardzo dużo czasu. I tak wygląda sama rozgrywka. Na samym początku mamy 3 karty, które dostajemy na start. Czasem zdarza się, że możemy dostać 4. kartę, ale przeważnie są to 3 karty. Jedną z tych kart możemy wymienić. No powiedzmy, że nie podoba mi się ta karta, więc sobie ją zaznaczam. I po wybraniu akceptuj, dostaję nową kartę, oczywiście losową. Akurat bardzo fajna karta, więc mi to odpowiada. I tak wygląda sama rozgrywka w Hearthstone. Okej, dobra. Tak jest. U góry widzimy karty, czy bohatera przeciwnika. Widzimy, że to jest akurat teraz chyba wojownik, tak? Tu jest jego specjalna umiejętność, z której może skorzystać. Ta umiejętność kosztuje 2 punkty many. Punkty many wyświetlone są tutaj, na tym krysztale. Obecnie mam 1 punkt many z maksymalnej ilości 1 punktu many. Co turę wspominałem wam o tym, że co turę ta ilość punktów many zwiększa się, więc kiedy skończę tą turę, będę miał już 2 punkty many. Potem 3, 4 i tak dalej, aż do 10 maksymalnie punktów many. Każda karta kosztuje określoną ilość właśnie tej wspomnianej many. Teraz obecnie posiadam 1 punkt, a najtańsza moja karta kosztuje 2 punkty many, więc nie będę mógł nic właściwie w tej turze zagrać. No i tak, 30 punktów życia. Nasz bohater posiada 30 punktów życia, podobnie jak i przeciwnik. Oczywiście nie możemy zobaczyć, jakie karty posiada przeciwnik, możemy jedynie zobaczyć, ile ich posiada oraz ile wynosi jego obecna ilość many. Ponieważ ja teraz nie mogę zagrać żadnej karty, nie mogę nic zrobić, to skończę turę. I teraz widzimy, że przeciwnik też dobrał sobie kartę. Używa jej.
i wybrał sobie kartę Ognisty Wojenny Topór i teraz będzie mógł ją wykorzystać. To jest akurat karta, która sprawia, że bohater może atakować, ponieważ normalnie, w normalnych warunkach bohater nie może przeprowadzić żadnego ataku. Widzieliście, że zaatakował moją postać i moja postać straciła 3 punkty życia, teraz mam 27, a nie 30. No i teraz ja sobie zagram jakąś kartę. Wybieram sobie na przykład tą i pyk na stół. Wybrałem sobie stronnika, czyli jednostkę, która może atakować, ale w grze jest to tak skonstruowane, że po wyłożeniu tej karty na stół ta jednostka nie może od razu przeprowadzić ataku. Widzicie? Ja nie mogę przeprowadzić, nie mogę zaatakować którąkolwiek z tych jednostek. Będę mógł to zrobić dopiero w kolejnej turze. Są od tego wyjątki, ale na razie może o tym nie wspominajmy. No i widzimy, że nasz przeciwnik używa jakiejś tam swojej umiejętności i znowu we mnie atakuje. I znowu zadał mi 3 punkty obrażeń. Okej. Bardzo fajnie. No i teraz ja, widzicie, że mogę zaatakować przeciwnika. Generalnie te karty, czy ci stronnicy, u których możemy wykonać jakąś akcję, mają wokół siebie zieloną obwódkę. Czyli ja nie mogę teraz wystawić na stół na przykład kuli ognia, ponieważ jej koszt many wynosi 4. Ja mam tylko 3 punkty many, więc nie mogę tego zrobić, ale mogę skorzystać na przykład z kobolda geomanty, który kosztuje 2 punkty many. No i tak zrobię. Pyk. Świetnie. I teraz mogę również wykorzystać jeszcze te dwie jednostki. Zaatakuję nimi przeciwnika, bo nie mam możliwości zaatakowania kogokolwiek innego. Mój przeciwnik nie wystawił żadnego stronnika, nie ma żadnej jednostki, więc nie mam co atakować. I po raz kolejny dobiera sobie kartę i akurat wystawił stronnika na stół. Rozpoczyna się moja tura, ja dostałem kolejną kartę i zauważcie, że co każdą turę ta ilość many jest zwiększana. Teraz mam już 4 punkty, a nie 1. Karta, którą przeciwnik wystawił, ma dodatkową cechę. Ta cecha to prowokacja. Po najechaniu kursorem na tą kartę przeciwnika, tutaj w rogu obok tej karty pojawi się wyjaśnienie, jakie są dodatkowe cechy tej karty i w tym przypadku jest to prowokacja. To oznacza, że ja nie mogę zaatakować kogokolwiek innego, mogę zaatakować tylko stronnika, tylko tą jednostkę, która jest, która posiada cechę prowokacja. Muszę najpierw zabić tego stronnika, żeby móc atakować jakichkolwiek innych. No i cóż, co by tu zrobić? Ma 2 punkty życia i 2 ataku. Jeżeli moją tą jednostką zaatakuje jego, to zabiję go, ale jednocześnie on odda mi wartością swoich obrażeń. Czyli ja go zaatakuję za 2 punkty i zabiję go, ale on odda mi przed śmiercią, atakując mnie również 2 punktami obrażeń, czyli ten mój murloc zginie. Ale ponieważ to nie jest jakaś bardzo ważna dla mnie jednostka, to tak zrobię. Świetnie. No i teraz mogę również skorzystać z jakichś innych umiejętności, no bo przecież mam jeszcze 4 punkty many. Zaatakuję najpierw przeciwnika. Nie chcę aktualnie wystawiać żadnych, albo właściwie nie, mogę zagrać tą kartę. To nie jest stronnik, ale to jest karta, która jest specjalną kartą, to jest zaklęcie. Czyli sobie mogę przy pomocy tej karty zadać 7 punktów obrażeń dowolnemu przeciwnikowi na polu bitwy, na naszym stole. Ok, wykorzystałem wszystkie punkty many, wszystkie moje jednostki już atakowały, więc kończę turę. Mój przeciwnik wystawił sobie kartę, która przywołuje jakąś jednostkę. No i dobrze, ok. I teraz znowu gramy dalej. Ja mam tutaj taką fajną kartę, Gobliński Ochroniarz, który ma możliwość, który ma cechę prowokacja. Czyli ja po wystawieniu tej karty wiem, że przeciwnik nie będzie mógł zaatakować żadnej innej jednostki oprócz tej. Będzie musiał atakować tą jednostkę. Ja sobie teraz, co by tu zrobić? Zrobię coś takiego. Zabiję tą jednostkę. Zaatakuję bohatera. I teraz po zakończeniu tury, jeżeli mój przeciwnik będzie chciał zaatakować monterką smoków, to będzie musiał zaatakować mojego goblińskiego ochroniarza. I tak się zapewne stanie. No i właśnie. O, zaatakował mojego goblińskiego ochroniarza swoim bohaterem. No i niestety tego nie przewidziałem. No ale na tym właśnie polega
Na tym właśnie polega ta gra. Cóż bym teraz mógł zrobić? Jakie ja tu mam karty? A wystawię sobie takiego potworka. To jest potworek, który posiada również dodatkową cechę. Otrzymuje plus 3 ataku za każdym razem, kiedy zostanie zraniony. A zraniony w dowolny sposób, czyli może być zraniony za 1 punkt, za 5 punktów. To nie jest istotne. Przywołam sobie jeszcze dwóch stronników z prowokacją. Jak widzicie, przywołałem sobie przy pomocy specjalnej karty dwóch stronników, którzy nie zadają żadnych obrażeń. Mają bardzo mało życia, ale to jest dwóch stronników, którzy mają cechę prowokacja. Czyli przeciwnik znowu będzie musiał zaatakować ich, a nie na przykład mojego berserkara z Gurubashi. Świetnie. Teraz, okej. Teraz mój przeciwnik wyłożył na stół bardzo mocną kartę. Widzicie, statystyki to jest 6 na 5 i w dodatku ta jednostka posiada cechę prowokacja, czyli muszę zaatakować tą jednostkę, żeby mieć możliwość atakowania jakichkolwiek innych. I to stanowiłoby dla mnie dosyć duży problem, gdyby nie to, że mam kartę Polimorfia, dzięki której mogę przemienić mojego przeciwnika w owce o statystykach 1-1. Fajnie, co? No i teraz atakuję sobie moją jednostką i przeciwnik nie żyje. Wyrzucę jeszcze na stół szamana, uleczę tu mojego cokolwiek to było, berserkera i skorzystam z umiejętności specjalnej mojego bohatera. Każdy bohater posiada taką specjalną umiejętność i u każdego takiego bohatera umiejętność jest inna. W moim przypadku jest to możliwość zadania za 2 punkty many jednego punktu obrażeń dowolnemu przeciwnikowi w grze. Mój przeciwnik posiada inną cechę specjalną, posiada opancerzenie, dzięki któremu dostaje 2 punkty pancerza. Czyli każda taka postać, każdy taki bohater ma inne statystyki. No i sobie powiedzmy zadamy zadamy sobie obrażenia naszemu przeciwnikowi, naszemu bohaterowi. I zaczyna się kolejna tura. Z każdą kolejną turą mamy coraz więcej many, dobieramy kolejne karty i toczymy dalej swoją walkę. No teraz trochę zaszalał z tymi kartami, więc będziemy musieli coś tu zrobić. Cóż by tu uczynić dobrego? A zrobimy tak. Kula ognia na tego pana. Nasz berserker na... Ach, stronnik. No to inaczej. Robimy tak. I zrobimy... No, tak. Świetnie. I teraz widzicie, że ta cecha bardzo się przydaje, ponieważ za każdym razem, kiedy ktoś mnie zaatakuje, dostaję 3 do ataku. Teraz mam już 8, a na początku miałem tylko 2. Wykorzystam sobie jeszcze moją cechę specjalną. Koniec tury. O kurcze, ale pojechał. No trudno. No widzicie, właściwie w dowolnej, w jednej turze tutaj cały stół może się dowolnie obrócić, cała historia nasza może się zmienić. Obecna sytuacja może być całkowicie inna niż była kilka sekund temu. No cóż, bardzo mocny przeciwnik, 6-7. Ja mam mocniejszego, 7-7, więc sobie go wystawię. Zabiję tego jednego tutaj. No i kończymy turę. I to kolejna karta, która kosztuje 0 many. Tak jest. I zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Oj, 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 nie będzie fajnie. No cóż. Zauważyliście może, że mój przeciwnik wystawił kartę, która miała cechę dodatkową szarża. Polega to na tym, że tak jak wspomniałem wam, wyłożę teraz kartę naszej jednostki na stół i nie mogę tą kartą atakować. Natomiast jeżeli jakaś jednostka posiada cechę specjalną szarża, to w momencie, w którym ja ją wystawiam, wykładam na stół, od razu mogę przy jej pomocy zaatakować. Użyję też innej karty,
gnomka wynalazca, dzięki któremu wystawię sobie na stół mojego stronnika, ale również będę automatycznie mógł dobrać jedną kartę. Zauważyliście, że co każdą turę dobierana jest jedna karta z tej talii. I ja, wystawiając tą jednostkę, będę mógł właśnie taką kartę sobie dobrać. No i bardzo fajnie. Nie mogę żadną z moich jednostek zaatakować, bo dopiero teraz je wystawiłem, więc kończę turę. No, mój przeciwnik nie mógł specjalnie zagrać jakichś kart. Prawdopodobnie były to karty jakieś, jakieś zaklęcia albo karty, które są droższe niż jego ilość many. No cóż, pozostaje mi tylko... Zaraz, co tu jeszcze mamy? Aha. No cóż, atakujemy naszego przeciwnika dosyć mocnym atakiem. I jeden, i drugi raz. No i wystawiamy sobie... cóż by tu zrobić? No, na przykład tak. Nawet się nie zorientuję. I dobierzemy sobie dwie karty. No i bardzo fajnie. Zadamy mojemu przeciwnikowi 3 punkty obrażeń i kończymy turę. No i wydaje mi się, że w tej sytuacji mój przeciwnik już nie będzie miał możliwości wygrania tej walki. Tak jak mówiłem, sytuacja może się diametralnie odmienić z jednej na drugą rundę. No ale tutaj wydaje mi się, że to już nie będzie miało sensu. No tak, dokładnie. No i w ten sposób wygrałem walkę. Była to walka przeciwko przeciwnikowi i to zapewne dosyć głupiemu, ale biorąc pod uwagę, że ja nie jestem ekspertem, no to była to chyba walka na moim poziomie. W ten sposób generalnie toczone są rozgrywki w Hearthstone'ie. Może jeszcze tylko powrócę do menu głównego i opowiem wam o trybach rozgrywki. Na razie mamy dostępne 3 tryby rozgrywki. Pojedynek, czyli walkę z żywym przeciwnikiem. Trening, czyli walkę z komputerem, to co przed chwilą graliśmy. No i arena. Arena polega na tym, że wybieramy sobie swoje karty, które są jakby losowo dobierane. Nie tworzymy swoich zestawów, tylko mamy możliwość wybrania określonego bohatera. I potem dostajemy... 3 karty do wyboru, z których wybieramy jedną. I to jest jedna karta w naszej talii. Potem wybieramy sobie spośród 3 losowych kart drugą kartę i to jest nasza druga karta. I w tym momencie tworzymy sobie nasze talie nie w taki sposób, że mamy określoną ilość, na przykład 100 kart i wybieramy sobie dowolną, tylko każdą talię losujemy z zestawu 3 kart. Nie pokażę wam tego, ponieważ akurat teraz już chyba nie będę mógł. Wybrałem sobie tutaj, widzicie, wybrałem sobie moją talię, ale ta talia nie była wybrana z zestawu wszystkich kart, które są dla mnie dostępne, tylko tutaj pojawiały mi się 3 karty i ja mogłem z niej wybrać jedną. Kiedy wybrałem tą jedną, pojawiały mi się znowu 3 karty i znowu mogłem wybrać jedną. I w ten sposób tworzone są takie, no powiedzmy, pseudo losowe talie. No i w ten sposób walczymy z naszymi przeciwnikami. Tak z grubsza wygląda Hearthstone. Ta gra znajduje się obecnie w wersji beta, czyli jest dosyć dużo, może i tak, nie aż tak dużo, ale jest tu kilka błędów. Możemy sobie znaleźć błąd. To, co najbardziej rzuca się w oczy, to jest w pewnych sytuacjach brak polskich czcionek. Nie wiem, czy będę wam teraz w stanie to pokazać. Chyba będę, bo to dosyć często występujący problem. W każdym razie niektóre... No, chyba nie będę. O, jest. Widzicie, że nie ma... Gdzie to było? Niektóre polskie czcionki wyświetlane są w dosyć niepoprawny sposób. Tutaj poza tym nazwa tego bohatera wychodzi poza to tło, które tutaj, jak sądzę, miało być taką ramką, w której można tą nazwę zamieścić. Jest tutaj kilka jeszcze drobnych innych problemów, ale pamiętajmy, że to jest wersja beta. Jeżeli z jakiegoś powodu, jeżeli jakimś sposobem udałoby wam się dostać klucz do tej bety, to pamiętajcie o tym, że jeżeli napotkacie jakiekolwiek problemy, jakiekolwiek błędy w tej grze, to pamiętajcie o tym, żeby te błędy zgłaszać. Niech to nie będzie tak, że widzicie, a jest kurna jakiś tu błąd, a to olewam, ktoś inny to zgłosi. Dostęp do bety przede wszystkim powinien być dla was sygnałem, że ktoś daje wam możliwość testowania tej gry, czyli z jednej strony fajnie, bo za darmo możecie sobie pograć, ale z drugiej strony pamiętajcie o tym, że jeżeli coś jest nie tak, to zgłaszajcie to, bo potem w pełnej wersji to po prostu zostanie naprawione. Dzięki wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejny filmik.
Ogólnie rzecz biorąc, nie sądzę, żeby na moim kanale pojawiało się zbyt dużo filmów z Hearthstone'a, ponieważ karczma Yantisa jest karczmą Diablo, a nie innych gier, ale nie wykluczam, że czasem pojawi się też jakiś filmik. W każdym razie, jeżeli dostaniecie klucz do Hearthstone'a, to miłej zabawy i pamiętajcie o tym, żeby zgłaszać błędy i starać się testować tę grę, a nie tylko pograć nią 5 minut i odstawić.